Cześć, jestem Marcin i dzisiaj przeprowadzę dla Was wywiad z Katarzyną Kapłą Zamęską. Kasia opowie o stylach myślenia i działania oraz o tym, co zyska osoba, która zrobi sobie badanie FRIS. Zapraszam. Kasiu, jak zaczęła się Twoja przygoda z budowaniem zespołów? Moja przygoda z budowaniem zespołu zaczęła się już w okresie przedszkolnym, kiedy byłam przewodniczącą takiej grupy przedszkolnej, która wydzielała truskawki, maliny i zabawki. Następnie w szkole podstawowej jako starościna grupy organizowałam pracę zespołu klasy. Zaczynając pracę, również miałam kompetencje i dostałam odpowiedzialność jako lider zespołu grupy. Robiłam to w różny sposób. Inaczej jako dziecko, inaczej jako osoba dorosła. Wszystko zmienia się z wiekiem, nie? Ale od zawsze w tobie to rezonowało. Od zerówki po życie dorosłe i dorosłą pracę, tak? Jak byłam dzieckiem, moim marzeniem, jeśli chodzi o zawód, było pozostanie bycie nauczycielem. Lubiłam zawsze ludzi i pracę z nimi, kontakt z nimi. Chciałam pracować po to, aby ich czegoś nauczyć. Już w życiu dorosłym, kiedy miałam moją pierwszą pracę, dostałam odpowiedzialność jako menadżer, lider placówki. Miałam wtedy tylko 3 osoby, którymi miałam zarządzać. W wieku 21 lat było to takie zarządzanie bardzo dyrektywne. Był cel, należało ten cel zrealizować. A jak dostawałeś wzorce od zarządzających, ponieważ szefowie dysponowali takim stylem zarządzania, to w sposób naturalny, kaskadowo te umiejętności jako młody człowiek przejmowałeś. Niemniej jednak z perspektywy tych wielu lat zauważyłam, że taki sposób dyrektywny to nie jest ten sposób zarządzania, który to jest moim, a z drugiej strony ludzi. Ponieważ w krótkich etapach tego zarządzania, kierowania były efekty. Natomiast nie zależało na tym, żeby tak poprowadzić zespoły i dać odpowiedzialność ludziom po tej drugiej stronie, aby to oni chcieli, biorąc pod uwagę swoje naturalne preferencje, predyspozycje, kierować nie tylko tym projektem, który jest przed nami, ale swoim życiem. Dać ludziom odpowiedzialność zgodnie z ich naturalnym stylem poznawczym. To jest, myślę, że w tej chwili klucz do tego w nowych organizacjach, w stylach zarządzania bardzo potrzebny. Okej, czyli nie taka stara szkoła, totalitarna władza, tylko raczej w to, żeby wierzyć w ludzi, dawać im odpowiedzialność i żeby to oni sami chcieli i mogli kreować organizację oddolnie. Dokładnie tak. Jest to proces. Ponieważ menadżer, żeby mógł zbudować taki zespół i dać ludziom odpowiedzialność, musi być też świadomy siebie pod kątem tego, jak myśli, jak działa. I bez obawy zaufać tym ludziom i wierzyć w to, że oni zrobią tę pracę najlepiej, jak to jest możliwe, ponieważ będą mieli zadania dedykowane do ich naturalnych preferencji. Dzięki temu, że ludzie w zespołach mają zadania pod kątem ich naturalnych stylów poznawczych, ich stylów myślenia, to nie tylko dowożą te przysłowiowe targety, ale przychodzą do pracy z wielką radością i chętnie wykonują te zadania. Mało tego, że tylko te zadania podejmują inne, kolejne, które w sposób taki bezpośredni wpływają na ich rozwój. Co było u Ciebie tym momentem przełomowym, w którym zmieniłaś to podejście takie dyrektywne na to, skierowane na jednostkę? Wiesz co, myślę, że kiedy było delegowanie zadań na współpracowników, to miałam takie wrażenie, że to są moje odpowiedzi na te zadania i w tym samym ja miałam więcej pracy, ponieważ potrzebowałam z każdym usiąść, zdelegować zadanie, i ci współpracownicy rzeczywiście dowozili tylko to, co było przedmiotem spotkania. Sytuacja, która sprawiła, że zmieniłam, szukałam nowych rozwiązań, to była
było jedno ze szkoleń z moimi kierownik spotkań, gdzie jedna z nich powiedziała, wiesz co, chciałabym, żeby ci ludzie, którzy są u mnie w zespole, czytali w moich myślach i wiedzieli, co ja chcę im powiedzieć. To jest trudne. Tak, naturalnie nie jest to proste, bo to wtedy wymaga od tego menadżera większej uwagi, obserwacji, czyli takie szkolenia strony socjologiczno-psychologicznej, zarządzania potencjałem. To było wszystko to, co, gdzie zdobywałam swoją wiedzę, umiejętności, ponieważ szukałam swojego sposobu na zmianę mojego sposobu prowadzenia tych ludzi, aby, tak jak powiedziałam ci wcześniej, chciało im się nie tylko cele realizować, ale żeby oni mogli się rozwijać i w życiu robić rzeczywiście to, co chcą. Znaleźć się w miejscu, o którym powiedzą, że praca, którą wykonują, jest pracą marzeń. Ponieważ taka sentencja Abrahama Maslowa, który powiedział, że najważniejsza rzecz, najcudowniejszy los, jaki może spotkać człowieka, to móc zarabiać na życie, robiąc to, co się kocha. I to była dla mnie taka idea, która mi przyświecała od w tej chwili już pewnie 15-20 lat do teraz, gdzie ja mam ochotę na to, żeby ludzie nie tylko w zespołach, którymi kieruję na co dzień, a to jest grupa 40 osób w 21 placówkach, ale pokazywać dalej, dzielić się tym doświadczeniem, że można tak zorganizować zespoły, tak pobudzić ludzi, aby oni rzeczywiście chcieli zorganizować swoje życie na swój sposób, osiągać cele swoje, nie tylko, robią to również dla dobra organizacji i dzięki temu obie strony po prostu na tym zyskują. Kasiu, mówiłaś o tym, że menadżer powinien prowadzić ludzi według ich naturalnych predyspozycji. W jaki sposób sprawdzić, jakie mają predyspozycje? Wiesz co, przez wiele lat, studiując na wielu uczelniach, szukałam tego sposobu prowadzenia ludzi tak, żeby można znaleźć, odkryć metodologię. Różne narzędzia są na rynku, które rzeczywiście badają osobowość, talenty. Można na podstawie tych wyników badań poprowadzić zespoły ludzi, uwalniać ich potencjał. Jednak zawsze były to narzędzia tłumaczone z amerykańscy naukowcy, rozumiesz? Standard. Znaleźli, wymyślili. Do 2014 roku, wtedy to właśnie, Ania Sambolska-Owczarek, inżynierem jest, ona wymyśliła, stworzyła metodologię, która bazuje na psychologii poznawczej i określa to, w jaki sposób nasz mózg przetwarza informacje, w jaki sposób myślimy, jak działamy, jak reagujemy. I stworzyła narzędzie, które nazywała FRIS, a nazwa jest uzależniona od perspektyw poznawczych. Wyróżniła cztery perspektywy poznawcze, cztery takie szablony, cztery elementy pod kątem tego, jak ludzie myślą. I okazuje się, że w sytuacjach, kiedy masz nową rzecz, wchodzisz w nowe środowisko, myślisz w sposób charakterystyczny dla siebie. Jakie są te sposoby myślenia? Z jednej strony fakty, z drugiej strony idee, relacje i struktury. Czyli nazwa FRIS uzależniona jest, czy pochodzi od pierwszych liter tych perspektyw poznawczych. W ten sposób określiła to, jak ludzie myślą i dalej, jak ludzie działają. Kasiu, co zyska osoba, która zrobi sobie badanie FRIS? Osoba, która pozna swój styl myślenia, czy osoba, aby poznać swój styl myślenia, potrzebuje odpowiedzieć na 74 pytania zawarte w kwestionariuszu. Dzięki temu ma 20-stronicowy, obszerny raport, który daje informacje na temat tego, jak myśli, jak działa. Dowiaduje się z raportu o tym, że akceptuje to, że każdy jest inny i że nie musi we wszystkich dziedzinach być doskonały.
znają swój styl myślenia, pomaga to jednostce w lepszym rozwoju, nie tylko osobistym, ale również zawodowym. Znając to, jak myśli, wie taka osoba, jakie ma predyspozycje do pracy w jakich zawodach, pod kątem preferencji swoich zawodowych. Pomaga to, tak jak powiedziałam, w rozwoju, pomaga to również w uwalnianiu potencjału. Znajomość stylu myślenia u jednostki również powoduje to, że on się szerzej, lepiej rozwija, się nie boi. Ma większe poczucie własnej wartości i wie, że może wiele, może dużo, jest w stanie odpalić i pójść tam, gdzie chce być. Może dzięki temu rozwijać swoje siebie, swoje marzenia. Dlatego też zachęcam wszystkich do tego, aby przeprowadzili sobie taki pomiar, by mogli ruszyć stąd, gdzie są i pójść tam, gdzie są być, bo warto. Kasiu, bardzo dziękuję Ci za wywiad. Mam nadzieję, że każdy z widzów będzie mógł wyciągnąć jakieś rzeczy z tego, jakieś informacje, które będzie w stanie od jutra wdrożyć w swojej pracy, w swojej organizacji, aby ludziom pracowało się lepiej i byli bardziej szczęśliwi z tego, co robią. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, Marcin, za zaproszenie, za to, że mogłam tutaj się podzielić tym, co ważne w tym nowym sposobie prowadzenia ludzi, uwalniania potencjału. Super, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję.